Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light The Following. Ja właśnie jestem po w sumie nagraniu poprzedniego odcinka, tylko musiałem jeszcze wrenderować, bo w sumie ten odcinek wchodził wczoraj i wczoraj go nagrywałem, więc musiałem się niestety z tym ogarnąć. No ale dobra kochani, w sumie tak, potrzebuję 40 poziomu legendy, żeby cokolwiek dalej ulepszać. Mi chodzi bardziej o regenerację zdrowia, bo skuteczność leczenia to i tak na tym trybie raczej nam nie pomoże. Mieliśmy również questa, żeby naprawić kable, więc może zajmijmy się tym od razu, bez zbędnego bawienia się w inne rzeczy. Dobra, tu jest już otwarte. Tylko tak, widzę, że teraz będzie w sumie dzień 5.18. W dzień to my się nie bawimy. Więc szybko pójdźmy jeszcze spać. Mogłem to zrobić wcześniej, ale nie zauważyłem, że już taka była godzina. No nie mówcie, że tu nie można już spać. Czy jeszcze spać? Jaja sobie robicie, prawda? Aj, musi być kurde save zone. No trudno. Dobra, co najwyżej będzie to zrobione w dzień. Chyba że zdążę zrobić w nocy, ale wątpię. Jakieś 15 sekund w sumie mam na to. No szkoda, bo chciałem się z tym paniczkiem tutaj pobawić. Wydaje nam się, że mógł się tu w okolicy rozbić samolot. Tak, widziałem jak spada. Warto sprawdzić, czy ktoś przeżył. To mogą być ludzie spoza strefy kwarantanny. Niezbyt mnie to obchodzi, no ale dobra. Co, tu jest włączone, rozumiem. Tu jest wejście. Tyk, tyk, duct tape. Pięknie zrobione. Kabelek, tu kabelek. Au. Ja wiem, że tak się zbytnio teraz nie odzywam, ale... ale chciałbym to jednak zrobić. Dobra, tutaj jest na górę, rozumiem. Tu na górze coś jest do zrobienia? Chyba nie. Pyk. Dobra, tu jest chyba już zrobione. Może jeszcze tu gdzieś dalej trzeba naprawić to. Tu jest kabel. Tu trochę wygląda jakby był zepsuty, ale to chyba nie o to grze chodziło. Dobra, może my już musimy włączyć po prostu światło, tak też może być. Tutaj nie. Walnij sobie tym gamoniu. To mi będzie słono kosztować, wiedziałem o tym. Au, 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 au. Żółta skrzynka, standardzik. Niech nam się to HP troszeczkę zregeneruje. Wiem, że to mam w sumie części. Dobra. Próbujmy go naprowadzić gdzieś tu. Zdążymy? Zdążyliśmy. Co to było? Cegła. Czy mogę wziąć cegłę? O kurde, mogę. Mogę wziąć cegłę. Dobra, włączmy to zasilanie w końcu. Tyk. Jeszcze chyba silnik. Ja z tobą, paniczku, walczyć nie chcę. Ja jestem zbyt młody i szybki, żeby z tobą walczyć. A umierać mi się nie chce. Dobra, chyba działa. To znów coś nie tak? A jeszcze tu trzeba. No nie wiem, kto to bezpieczniki wykręcił. Wracamy do Atili. Tyk, i mamy save zone, tylko tak, teraz nie możemy używać tu kotwiczki. To jest w sumie problematyczne. Jak to byśmy sobie cyknęli kotwiczką, raz, dwa, trzy, jesteśmy, a tak niestety. No tak niestety. Tu jeszcze jest w ogóle zamknięte, trzeba latać dookoła specjalnie.
Dobra, mamy już swojego safe zona. Safe zona. Więc z automatu idziemy spać. Panie Attila. Przywróciłem zasilanie, panie Attilo. Co teraz? No to możemy się wziąć do roboty, panie Crane. Badamy ślady przepowiedni o Bogu Słońca w zabytkach lokalnej kultury. Wygląda na to, że dla matki to sprawa życia lub śmierci. Nie mnie dochodzić czemu. Zatem mamy tu do zbadania 3 starożytne monolity. Szukamy konkretnych cech, więc musi pan obejrzeć je osobiście i dokładnie mi opisać. Skoro mam już zasilanie, będziemy w kontakcie, nawet jak pana tu nie ma. Ale proszę się pośpieszyć, panie Crane. Nie będę żył wiecznie. Nie lubię tego zadania. Jest irytujący. Jest irytujące, dobra. Jak w ogóle te monolity tu wyglądają? Jeden jest niedaleko, więc może zajmijmy się nim w pierwszej kolejności. Że nie, to, że może nie to, że nie jest niedaleko, aczkolwiek chyba tam się już wybierać nie będziemy. Więc tak dla świętego spokoju po prostu do niego pójdźmy. Wiecie co? Ja bym sobie jeszcze zrobił trochę flar. Najmniej mamy zapasów domowych, więc to też jest... To już jest problematyczne. O, przepraszam was. Szybkie cięcie z nagłych powodów. Dobra. No, robimy te flary. W sumie mogą robić flary Zaida, ale myślę, że... Flary Zaida potrzebują jeszcze co innego. Puszek. Mamy 12 puszek, więc też to nie jest za dużo. Wolę się plastiku pozbyć. No. Crane. Stop, małpa. Stop, małpa. Dobra, to jest gdzieś tam w tamtą stronę chyba. No tam ten żuczek, kurde, wali tymi kamieniami. Oj, wali. No, prawie. Prawie, ale jednak nie. Uf. Dobra, ambona jest tutaj przez nas wylukana, więc zrespimy się w razie czego tutaj. O tyle dobrze. No, dlatego mówię, bardzo, ale to bardzo irytuje mnie brak tutaj jakichkolwiek zabudowań. Wejdźmy sobie tam na górę, może coś tam będzie? Może jakaś broń? Flaga. Gwoździe, wojskowa apteczka, w sumie też spoko. Elektroniki. Nie. No prawie. Pięknie, Green. Prawie, żeś się wpieprzył. Jestem ciekaw, co jest na górze. Czy cokolwiek jest. Chyba nie. Nie ma nic. Dobra. Ale... Urf. Nie wiem, jak mi to wyszło, ale wyszło. Daleko to jeszcze jest? Kurde, nie w tą stronę lazłem. Niech mnie wuj strzeli. Zagadałem się. Niech zgadnę, zaraz mi się coś tutaj zrespi na twarz. O wilku mowa. Szybka ucieczka. Nie ma mnie tu. Kurka wódka, nie wyszło. Dobra, musimy iść w tą stronę, więc luz. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o tą latarkę, to jest tragiczna. Jeżeli chodzi o latarkę, to jest naprawdę tragiczna. No. Rewelacji to ja, no, nie powiem, nie ma. Oh shit happens.
dobra, tu powinien być jeden z monolitów. Ale albo się rozleciał, albo coś zepchnęło go do wody. No. Tak bym umarł. Pak! Kamikaze, dobra, ale przemieni z ręki po rąbańca. To jest o tyle dobrze. Zagranie rozpieszcza. No nie, daleko? Niedaleko. Było gdzieś tam. Gdzie jest ten monolit? Czemu tyle porąbańców tu jest? Ej. Naprawdę mega dużo ich tu jest. Dobra, trzeba to zrobić z głową. Czemu to mi tam każe? O, la 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 la. Dobra, zejdźmy w dół. Zejdźmy w dół. Skakać tam chyba nie ma co. Chociaż kurde korci. Namówiliście mnie. To jest gdzieś tu. Where are you? Monolit, gdzie jesteś? Tu jesteś. Dobra, pierwszy zaliczony. Panie Attilo, następny monolit. Jest pod wodą, ale dostrzegam resztki malowidła. Chyba przedstawiało coś jak głowę? Czy to mogła być maska? Tak, możliwe. Dobra robota, panie Crane. Dobra, następny punkt jest w tym miejscu. Tu jest Attila. O, tylko pytanie, jak się na górę dostać? To jest pytanie za milion punktów. Nie powiem, że nie. Tyle porąbańców, tak mało czasu. Jezu, serio, ta latarka jest tragiczna. Ta latarka jest tragiczna. No tutaj chyba byliśmy niedawno, prawda? Tak, bo tu nawet ten samochód policyjny jest. Ale zwiedzę jeszcze raz, nie ma problemu. Tak, byliśmy tu. Hop. I główną trasą. Lecimy główną trasą. A nie, czy to będą zombiaki. To zombiaki. Attilo, lecę. Podbijam kiece. I lecę. Słyszę dziwne sapanie. Już nie słyszę. Chyba tam jest porąbaniec jeden. Tam jest drugi, tam jest trzeci. Dobra, udało nam się dotrzeć tu, gdzie chcieliśmy. Jest nasz łazikson. Samochodem fakt faktem byłoby szybciej. Chyba nawet tak zrobimy, wiecie? Cyk. Oczywiście, bo samochód przestał jechać w jednej chwili. Uwielbiam to. Chciałem właśnie powiedzieć, że może jak nas nie ruszy, to jakoś nam się jeszcze uda dojechać, ale widzę, że nie. Widzę, że oczywiście musiał być problem. Ta gra uwielbia problemy. Kurde, zapomniałem o tym przejściu tutaj. Ty na rezerwie jedziesz wolniej, naprawdę. Jest jakiś hałowy samochód. No i umieramy, no nie ma opcji. Kurwa, z tym samochodem to jest po prostu porażka. Kurwa, największa porażka tej gry.
100 razy wolałbym chyba na piechotę chodzić, gdyby nie to, że się spieszymy. I chcę mieć tą fabułę już kurde z głowy, bo mówię, fabuła jest naprawdę świetna. Ale jeżeli chodzi o rozgrywkę, to jest kurde tragedia. Tragedia do potęgi entej. To, że oni zrezygnowali z parkouru na rzecz tych jebanych kurwa mikro G, to jest po prostu szok. Mikro machines cholerne, no. Go-kart by mi się to chciało. Techland, wal się. Totalnie się wal. To te zasrane kurwa go-karty. Po prostu to, co odjebaliście z tymi go-kartami, to jest... Aaaa! No i na przykład to, o tym też mówię, kurwa, te skały są tak niedopracowane, że to jest porażka. Te skały to są porażka. I tak musimy chyba tu przejść. No i mam linki. Z respi. Big, 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 big. Oh. Nie ma mnie. Co wy myślicie, że ty Freda wydymacie, jak ty Fred wydyma was? Nie wiem jakim cudem, ale blokowaliśmy bezpieczną strefę. Chociaż ja ją bym bezpieczną nie nazwał, no ale dobra. Uff. Masa porąbańców. Masa. Dobra, to jest gdzieś na dole. No oczywiście. A trzymałem kontrol, żeby nie było. Żeby nie było, trzymałem kontrol. Taka śmierć by była śmieszna. Dobra, to było gdzieś tu chyba, prawda? Miłego lotu. Widzę monolit, panie Attilo. Proszę go opisać. Jest tu malowidło, wygląda na stare. Przedstawia mrówki zmierzające do kręgu, ta wewnątrz kręgu ma czerwoną głowę. Nie, nie, panie Crane, to nie mrówki. To malowidło przedstawiające wiernych modlących się do słońca. No cóż, skoro tak pan twierdzi. Ta w środku ma na głowie specjalną rytualną maskę, jeśli dobrze zgaduję. W porządku, to już coś. Proszę iść dalej. No dobra. Ty przeżyłeś? Już nie. Już nie. Dobra, następny jest gdzie? O ja pierdziu. My też tego nie potrzebujemy. Horror. Ten dodatek to jest horror. To naprawdę, to jest totalny kurde horror. Tak głupio zrobione utrudnienie Artyszok. Już nawet tego utrudnieniami nazywam, tylko po prostu przeszkadzajkami. Oni chyba naprawdę chcieli, żeby gracz się nie cieszył z tej rozgrywki. Jak jedynkę uwielbiam, to tak The Following nienawidzę. Totalnie. 180 stopni. Totalnie 180 stopni. Hmm.
Jedynie ta fabuła w sumie ratuje tylko tą grę. Nic więcej. I śruby. No zaraz będzie szósta. Musimy znaleźć jeszcze jakiegoś safe zone. No jakieś części przydałoby się kupić chyba, wiecie? No to normalnie jedzie jakby chciało, a nie mogło. Te części są chyba gdzieś tu. Nie, tu jest SG. Stacja benzynowa. Ej, w sumie nie mamy paliwa już. O, ty w tyłek, nie mamy paliwa. Tu jest safe zone niedaleko. Więc wiecie co, dobra, przejedźmy sobie tędy. Aha, jeszcze boomer. Który nas o dziwo nie zobaczył, ale teraz nas pewnie zobaczy, prawda? O dziwo nie. O dziwo nie. Zawieszenie w ogóle u nas w dupę dostaje strasznie. No patrzcie, to jest po prostu no, kalectwo. Te samochody to są po prostu, to jest kalectwo, totalne kalectwo. A w dzień to naprawdę jest taka easy gra. Ale w nocy to jest kalectwo. No i patrzcie. To jest gra właśnie, kurwa, łazikami. Kij wam w oczy. Jak się zepsuje, no to jest porażka. Nie, no musimy coś tutaj zrobić, bo to jest naprawdę. Śrub czterech. Smary, teraz mi kurde smary lecą. Nie masz baku paliwa? No masz bak, czemu nie da się... Kij. Kij z tym. Na off-road ten samochód się nie nadaje. Prawda jest taka, że on się do niczego nie nadaje. Drut. Guma. A gdzie to, co chciałem? Nie ma, oczywiście nie ma. Tam benzyny jeszcze dobraknie i staniemy, jak te widły wgnają. O. No musimy ogarnąć coś tutaj, no bo to się tym jeździć nie da. No, oczywiście teraz gówniaki przylecą. Oczywiście. Jak mi ktoś kiedykolwiek powie, że ten dodatek jest fajny, to go normalnie chyba zdzielę. To jest po prostu żałosne. Śruby, wow, jeszcze dwie. Nie, jeszcze trzy. Chodźcie. No i po co ci to było? Chyba siadło. Rozumiem, że ciebie nie możemy przeszukać. No oczywiście, że nie. Dobra, to są ciężarówki, więc może trochę benzyny będzie. Śruby, dobra, jeszcze dwie śruby. Ejcie, no tak, przecież autobus ma z tyłu silnik. Śruby, jeszcze jedna śruba. One more. Pusty. Pusty. Oczywiście jak zwykle śruby. Wow, mamy chyba to. Naprawmy ten grajdą. Tak, załóż mi to. Jeszcze jednej śruby brakuje, no kiwam w oczy. Wybuchnę sobie, fajnie. Miło. Bardzo was kurwa lubię.
kurwa, tego mi brakuje w tej grze. Tego mi naprawdę brakuje w tej grze. Brakuje mi tego całego parkouru, walki z zombiakami. No ogólnie jakoś tak przykro teraz się to gra, naprawdę przykro. Trekant, zwaliliście to. No, wejdź do tego kurwa łazika. Oj, czyli co, to będzie odcinek chyba na przyszłość. W sumie będzie odcinek, który... Odcinek, w którym przeszukujemy różne rzeczy. Utknąłem tu i mam ze sobą dwójkę dzieci. Czy ktoś mnie słyszy? Pomocy, proszę! Wieku, ja też utknąłem, no i co ja mam ci poradzić? Utknąłem tutaj z dwójkiem dzieci. Nie ma żadnych bez pomocy. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Pomocy, proszę, ktokolwiek nas słyszy. No nie no, wam to trzeba dojebać, naprawdę. Bo wy z tego to wy nie potraficie. Bez tego to wy nie potraficie grać. Bursony. Teraz... Won. Próba smary, oczywiście smary. Daj mi butelkę z benzyną. Jeszcze żyjesz? Tego się nie spodziewałem. Już starczy. Oczywiście. Kurwa, oprął totalny, nie? Tam jest śruba. Dobra, idą, następne idą. Ładuj się, ładuj się, ładuj się. Bon. Gorgany. No i po co ci to było? Dobra. Wykończyliśmy dziadów. Tam się jeszcze jeden biedny. Czaj. Żeby nie wybuchł. Dobra, cena praw w Jezu w końcu. No i teraz ten pierdzielnik przynajmniej dobrze jedzie. Jedziemy najpierw do safe zone'u, żeby sobie ogarnąć przynajmniej nockę. Następne, proszę. Nie tą chyba zabiłem, co trzeba. No oczywiście, że nie tą. A, ja to jestem po prostu udany. Dobra. Teraz siadło to, co powinno. Okej, okay, to był safe zone. Gdzieś. To jest droga i Fatim. Dobra, ale ja z wami nie chcę rozmawiać. Ja chcę safe zone'a.
Nie mogę? Jaja sobie robicie? No jaja sobie robią, ewidentnie sobie jaja robią. Ta gra po prostu się do mnie śmieje. A widzisz? Mówiłem, że to Crane. Jesteś pewien? Dziwnie wygląda. Zawsze wyglądał dziwnie. Crane, udało się nam. Polecieliśmy. Ale nie dzięki plecakowi. Znaleźliśmy zamiast tego samolot. W prawie dobrym stanie. Musiałem go tylko odrobinę poprawić. Ale pękła uszczelka. Cały olej wyciekł, silnik się zatarł. I musieliśmy skakać, ale pan Dahl, nasz szef... Frrr! Poleciał dalej na zachód. Crane, musisz go znaleźć. Czyli nagle zaczęliście się troszczyć o kogoś innego? Ochranisz nas, Crane. Poza tym Dahl to miliarder. Będziemy obrzydliwie bogaci. No dobra, ale jak niby mam go znaleźć? To proste. Pan Dahl ma w plecaku nadajnik. Takie nasze... ubezpieczenie. Na wypadek, gdyby chciał nas wydymać. Nikomu nie można ufać. Masz tu lokalizator. Im bliżej będziesz nadajnika, tym częściej będzie pikał. A jak już wrócisz, przerobimy lokalizator tak, żebyś mógł też szukać innych rzeczy. Tolga, objaśnij. Można tym cackiem zlokalizować wszystko, co ma w sobie chip. A obecnie wiele rzeczy ma, na przykład sprzęt wojskowy. Ale najpierw Dahl. Ruszaj, Crane. Dobra, ja już mogę teraz iść spać, mogę iść spać, ale kochani, to by było na tyle. Ja wiem, że ten odcinek miał być w nocy, ale wyszło jak wyszło, nie było safe zona. Resztę dokończymy sobie już w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda oraz stronę macie w opisie, tak więc dzięki raz jeszcze wielkie, trzymajcie się, hej hej.